I pierwszy z reprezentantów Polski, Paweł Wąsek na naszych ekranach. Oglądaliśmy go w Zakopanem. Niestety nie udało mu się punktować. Był 32 i 37 w tym sezonie. No, szóste miejsce w Niżnym Tagile, ten rekord życiowy i tam bardzo dużo punktów mu wpadło. Generalnie sześciokrotnie zdobywał punkty zawodów Pucharu Świata w tym sezonie Paweł Wąsek. No, ale czekamy, aż poprawią się warunki. Troszeczkę za mocno wieje w tej chwili z tyłu skoczni. Chociaż tak patrząc nad Pawłem Wąskiem, tam nad górze powiewa rumuńska flaga i ona jakby tak w przeciwną stronę się wychylała, więc jakby Paweł miał wiatr pod nart. No ale dobrze, wiatr jest w korytarzu przyjętym i popatrzmy teraz na skok reprezentanta Polski, by pokonać Czofeninga ponad 93 metry. No i to jest dobry skok, no nie na tyle, by znaleźć się przed Austriakiem w klasyfikacji, a więc 90-metrowy skok, a więc dokładnie w punkcie konstrukcyjnym największego obiektu w Rasznowie wylądował Paweł Wąsek. 42 skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Będzie miał odjęte 3 punkty i w pierwszej dziesiątce powinien być. Jest na 9 miejscu jeszcze. Pozdrawiamy również Pawła Czofeninga. No, na szczęście nie ma żadnych zabiegów przy belce startowej. Pozostaje 14 platforma, już za niej zajął miejsce Klemens Murańka, drugi z biało-czerwonych w tym konkursie. Jest już zielone światło, popatrzmy zatem na skok Polaka. Nieźle na progu to wyglądało. No i ponad 90-metrowa odległość, lądowanie telemarkiem, płynnie to wszystko przebiegło. Bardzo poprawny technicznie skok, 93 metry, jak było z wiatrem. 0,6 metra na sekundę pod narty, odjętych więc będzie miał niespełna 5 punktów Klemens. Przed rokiem, kiedy inaugurowano tutaj po raz pierwszy, rozgrywano zawody Pucharu Świata, był 27 i 40. No, w tym sezonie najmilej wspomina Willingen, gdzie ustanowił rekord skoczni, a później zajął najwyższą w swojej karierze czwartą lokatę w zawodach Pucharu Świata. Tu w tym prologu po skokach 30 zawodników jest Konstantin Schmidt, a Kuba Wolny już na belce startowej. Jest korzystny ruch powietrza, więc wiatr pod narty. No i takiego skoku, Kuba, jak ten drugi treningowy, kiedy uzyskałeś 95,5 metra, przydałoby się teraz skoczyć daleko. No i poza punkt konstrukcyjny, a więc dalej niż 90 metr. Odległość, jaką uzyskuje reprezentant Polski, dokładnie 90,5. A więc o pół metra dalej niż ta pierwsza czerwona linia. Chyba nie do końca zadowolony z tego skoku trener Michał Goleżał. Na 17 miejscu dopiero reprezentant Polski, odjęte 5 punktów za wiatr. A przypomnijmy, na tym obiekcie 1 metr to 2 punkty, a nie 1,8 jak na skoku. Na 8 spadł Klemens Murańka, a teraz Andrzej Stękała. Ostatnio pierwsze w karierze podium. Wspaniały konkurs w sobotę na Wielkiej Krokwi. No, w niedzielę później przydarzyła się dyskwalifikacja, miał zbyt małą wagę w stosunku do długości nart. Dzisiaj na pewno już zwrócił uwagę na ten element, wszystko jest w porządku, Andrzej Stękała już w powietrzu. No, ustabilizował sylwetkę w locie, ale miał troszkę problemów przy jej podejściu do lądowania. Zamachał rękami niemal jak Helmut Recknagel w latach 60. 89,5 metra, ta odległość też niezbyt imponująca. Jej pozostaje jedynie mieć nadzieję, że jutro w konkursie Andrzej poradzi sobie lepiej. Miał wiatr sprzyjający, 65 metra na sekundę pod narty, uwzględniając punkty dodane za obniżony rozbieg. W sumie miał odjęty jeszcze punkt i 80. A za chwilę dwójka naszych reprezentantów. Tak jest, za moment już 6 skoczków pozostało nam do końca prologu. Piotr Żyła dzisiaj 90,5 i 94 metry. To dwie odległości treningowe naszego reprezentanta. Startował tutaj Piotrek w ubiegłym roku, 21 lutego, a więc podczas tego pierwszego dnia konkursowego udało mu się wskoczyć do czołowej dziesiątki, zajął 9 miejsce. W tym sezonie, no to Państwo doskonale wiecie, 5 razy na podium, 2-krotnie drugi, 3-krotnie na trzecim miejscu. Teraz 95-metrowy skok by się przydał, by wyprzedzić Karla Geigera. Wysokość jest, a odległość także. Dobry skok Piotrka, bardzo ładnie wylądowany. Patrzę na warunki wieczne, pół metra na sekundę wiatru pod narty, odjęte 4,4 punktu, 94 metry. No i na którym miejscu będzie teraz Piotr? Noty po 18,5 od trzech sędziów, dwóch oceniło skok Piotrka na 18 punktów. Prowadzi Karl Geiger, Schmidt na którym? Trzecim miejscu, druga może będzie przed Karlem Geigerem.
I będzie przed Karlem Geigerem o 1/10 punktu. Piotr Żyła otwiera listę rankingową. Brawo, Piotrek. A za chwilę Dawid Kubacki, który znakomicie skakał tu w treningach. Drugi wynik pierwszej serii treningowej. No i najlepszy skok, 100 metrów, jedyny 100-metrowy dzisiaj w drugim treningu. No, czy zdała to powtórzyć? Te 100 metrów uzyskał z 14 platformy. Teraz mamy 13 belkę, a jak widzimy, ten wiatr zabiewa dość delikatnie z przodu. 92,5 metra mu wystarczyło, aby wyprzedzić Piotra Żyły. Ładnie leci Dawid, no i daleko. Gdzieś tam w okolicach tej zielonej linii ląduje. Przy tym wietrze, który on miał, to było tylko 15 setnych metra na sekundę pod narty. Za wiatr będzie miał odjęte punkt i 0,2. Dodane 3,4 za obniżony rozbieg. Noty 18, 17,5. Trochę niżej oceniony od Piotra. Do czego tutaj sędziowie mieli zastrzeżenia? No trochę odjechała rzeczywiście prawa narta podczas lądowania. 91 metrów, no i proszę, siódma pozycja dopiero Dawida Kubackiego. A wydawało się, że w okolicach zielonej linii wylądował. Tak jest. Miałeś się podzielić ciągiem? Miałeś się podzielić ciągiem? 91 metrów Dawid Kubacki spada w tej chwili na miejscu ósme. Ale popatrzmy, bo już skacze Kamil Stoch. Zobaczymy, czy powrót na mniejszy obiekt mu pomoże odnaleźć pozycję. Dobry skok Kamila. Tam detale decydują o tym, czy jego skoki są bardziej czy mniej udane. Dobry weekend w Klingenthal, dwa tygodnie temu, druga i szósta lokata. Przed tygodniem w Zakopanem na Wielkiej Kroki, na jego ulubionej skoczni trochę słabsza dyspozycja. 20, 23 miejsce. I teraz powraca na obiekt mniejszy i to jest na pewno korzystne z punktu widzenia poszukiwania formy, poszukiwania tej stabilnej sylwetki na dojeździe w locie. 93 metry, wiatr pod narty 0,32 metra na sekundę. Będzie więc miał 2,5 punkty odjęte za wiatr, dodane za belkę, no i które da to łącznie miejsce. Napełnia się ta klepsydra najwyżej, no proszę bardzo, jeszcze o 0,9 punktu więcej od Roberta Johanssona i to Kamil Stoch. Sam jest zaskoczony, że po tym skoku został liderem. No wielkie brawa dla Kamila, bo to był dobry skok, wykorzystał warunki, ładny stylowo. O i te wysokie noty zadecydowały o tym, że o 0,9 punktu wyprzedził Johanssona. Czy Markus Eisenbichler będzie w stanie pokonać Kamila Stocha? Musiałby skoczyć prawie 98 metrów. Dobre warunki i skacze daleko Eisenbichler. No, myślę, że rzucił wyzwanie tej odległości Kamila, tej liczbie punktów, jaką zdobył Kamil Stoch. Będzie miał odjętych 4,8 punktu Eisenbichler. Noty 18,5, 18. Kamil miał wyższe noty od sędziów, ale Kamil skoczył 93 metry, a 96 metrów skoczył Eisenbichler. 3 metry dalej, 3 razy 2 to jest 6 punktów, 97. 4 metry to jest 8 punktów samą odległością. No i oczywiście na pierwszym miejscu Markus Eisenbichler, o ile wyprzedził Kamila Stocha, o 2,8 punktu. No, zatem Markus Eisenbichler liderem, a pozostał nam już tylko lider Pucharu Świata, Halvor Egner Granerud. W tym sezonie 11 wygranych konkursów. On przed rokiem, w tym dla niego zupełnie nieudanym sezonie, w którym się pogubił tutaj właśnie w Rasznowie, zanotował najlepszy występ i to było 23 wówczas miejsce. W drugim konkursie był dopiero 31. Jest już zielone światło dla dominatora z Norwegii. Popatrzmy, jak poradzi sobie na mniejszym obiekcie. Nieźle na progu, jeśli chodzi o prędkość. No i ładny stylowo skok. Widać, że jest pewny swojej formy. On skacze powtarzalnie. To wszystko pięknie wygląda technicznie. 94 metry. Wiatr not jednak dużo słabszy niż podczas skoku Eisenbichlera. To było 27 setnych metra na sekundę pod narty. Wysokie noty za styl. 2,19, 3,18,5. No zatem tutaj wyżej sędziowie ocenili jego próby od skoku Niemca. No i to będzie bardzo zbliżony wynik do Eisenbichlera. Zobaczymy, czy pierwsze, czy drugie miejsce w tym prologu zajmie lider Pucharu Świata. Łączna rekompensata za obniżony rozbieg i wiatr to punkt i 0,2. Drugi. No i jest drugi. O punkt i 0,4 za Eisenbichlerem, a przed Kamilem Stochem także o punkt i 0,4. A więc prolog dobiegł końca. Markus Eisenbichler wygrywa tę rywalizację, ten wstęp do walki o punkty w zawodach Pucharu Świata, a więc ta nagroda 3000 franków szwajcarskich za zwycięstwo w prologu, w kwalifikacjach prologu przypada dla niego. Halvor Egner Granerud na miejscu drugim, najlepszy z biało-czerwonych Kamil Stoch, trzeci Piotr Żyła na miejscu piątym. Czołową dziesiątkę zamyka Władimir Zografski, a miejsca... 10. lokata Zografskiego, to tak, przyjemna niespodzianka dla
sympatyków tego skoczka. Dawid Kubacki na miejscu 11, ex aequo z Piusem Paszkę na miejscu 17. Zakończył prolog Klemens Murańka. Za moment zobaczą Państwo, że na miejscu 23 kolejny z reprezentantów Polski, a więc Paweł Wąsek. No i 28 lokata dla Andrzeja Stękały, 29 dla Kuby Wolnego, a czołową 30 zamyka Keiichi Sato. Znaczy, gdyby jutro tak się to ułożyło, mielibyśmy całą w komplecie siódemkę w serii finałowej z punktami Pucharu Świata. Drugi, przypomnijmy, w historii konkurs zawody Pucharu Świata, konkurs Pucharu Świata.